Szanowni Państwo, choć w innej niż nakazuje tradycja wernisaży sztuki w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej formie, podyktowanej zasadami organizowania imprez kulturalnych w czasie epidemii, witam serdecznie na otwarciu wystawy moich obrazów. Ekspozycja obejmuje wybór prac z okresu, jaki upłynął od poprzedniej wystawy w Saloniku w 2014 roku. Jest to ich pierwsza publiczna prezentacja. Tym bardziej dziękuję więc organizatorom za podjęcie trudu jej zorganizowania, a Państwa zapraszam do obejrzenia filmowej relacji z wystawy, a także do odwiedzenia niezmiennie gościnnego Saloniku Biblioteki. Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że zwiedzenie wystawy na żywo przyniesie Państwu wiele dobrych przeżyć, estetycznych satysfakcji. Zapraszam serdecznie. Na białej chmurze, czyli spojrzenie na nierzeczywistość, o wystawie malarstwa Urszuli Goetat. Jest taki schemat. Po latach, znaczonych obowiązkami, których spełnianie niekiedy jesteśmy skłonni traktować jako źródło satysfakcji z życiowych osiągnięć, zaskakuje nas możliwość swobodnego dysponowania czasem, wolność wybierania zajęć, szansa na realizację nieco wyblakłych, ale wciąż żywych marzeń, także tych związanych ze sztuką. Jak wszystkie schematy, również i ten nigdy nie działa bez wyjątku. Urszula Goetat nie marzyła o malowaniu. Maluje, odkąd pamięta, nieustannie i z taką intensywnością, że malowanie jest częścią jej życia i zapisuje artystyczną biografię obrazami, których nikt, nawet ona, nie próbował policzyć, udziałem w wielu wystawach i aukcjach charytatywnych, nagrodami i wyróżnieniami. Po 6 latach od poprzedniej wystawy w Saloniku Artystycznym Kośnieńskiej Biblioteki Publicznej ponownie można oglądać nowe prace Urszuli Goetat. I jest to prezentacja imponująca. Nie było łatwo, dysponując ograniczoną przecież powierzchnią, skomponować harmonijnie największą w historii bibliotecznej galerii liczbę oprawionych w ramy obrazów o różnych formatach i zróżnicowanej kolorystyce, krajobrazy i kompozycje kwiatowe, unikając jednocześnie wrażenia przejawów horror vacui. Wbrew pozorom nie ułatwiał zadania wspólny i dominujący temat tego malarstwa – pejzaż. Bo pejzaż w malarstwie Urszuli Goetat to temat na osobne opracowanie. Zawsze obecny, zawsze traktowany z estymą jako część natury, ostoi praw odwiecznego ładu utrzymujących w harmonii bezustannie skłonne do buntu żywioły, w każdym obrazie odsłaniający inny aspekt bezkresnego panoptikum. Tylko dzięki nieprzypadkowym wyborom ujęcia i dostosowanym do nich środkom plastycznym malarski opis tej różnorodności jest możliwy, więcej przekonujący. To dlatego krajobrazowe panoramy o klasycznej kompozycji pasowej, rozświetlone laserunkowo nanoszonymi warstwami farby, mieszczą się w niewielkich, niemal miniaturowych formatach, a ich głębia zdolna jest obudzić pragnienie nieograniczonej wolności. Tak zobrazowana przestrzeń mogłaby być tłem renesansowego portretu. To z tej przyczyny rozpalone ochry zachodów słońca zmieniają barwę pni, spychając brązy w ciemność ku nieprzeniknionej czerni. W tej kolorystyce wertykalnie układających się linii nie ma miejsca na wycyzelowaną fakturę. Tu powierzchnia obrazu wibruje refleksami światła odbitego od impastu nałożonej farby. To z tego względu pojawiający się w obrazach motyw woda pożycza swoją barwę od otoczenia. Czasem jej spokojna, lustrzana powierzchnia jest pretekstem do kompozycyjnie uzasadnionego podziału obrazu na część
rzeczywistą i jej metamorficzne odbicie, a często rwąca niepowstrzymanie, oddychająca wiatrem, tworzy nieuchwytną granicę między przenikającymi się żywiołami. To z tego względu tak zróżnicowana jest kolorystyka prezentowanych obrazów. Dobór intensywności i nasycenia barw, łagodne przejścia tonalne, których wyrafinowanie podkreśla niespodziewany w tych zestawieniach kontrast, mają ostateczny wpływ na niepowtarzalny nastrój tego malarstwa. Malowane na płótnie, desce czy tekturze obrazy Urszuli Gortat mają swój fizyczny wymiar i odwołują się głównie do poczucia estetyki odbiorców. Warto jednak pamiętać, że świat przedstawiony w malarstwie powstaje w wyobraźni artysty i szuka swojego miejsca w naszej. Dlatego ten z obrazów Urszuli Gortat wciąż jest jak fioletowy zapach frezji odmalowany na powierzchni białego obłoku. Zmienny, ulotny, ale pozostający w pamięci.